Zaprosiliście mieszkańców powiatu legionowskiego na rozmowę o Polsce i nowym programie PO. Czemu taka dyskusja miałaby służyć? Po przyjęciu programowego dokumentu w Gdańsku, to była konwencja, która się odbyła 2 października, wszyscy parlamentarzyści, ale także samorządowcy Platformy Obywatelskiej dziś, ale nie tylko dziś, rozmawiają z wyborcami o tym dokumencie, ale także o wyzwaniach, oczekiwaniach, bo chcemy, żeby Polska się rozwijała, żeby była demokratyczna, żeby była właśnie obywatelska i te oczekiwania są dla nas najważniejszym drogowskazem, jeżeli chodzi o budowanie oferty alternatywnej do państwa PiS, bo trzeba powiedzieć, że dziś widzimy gołym okiem, jak wiele restrykcji, zakazów, różnego rodzaju ograniczeń niesie ze sobą ta w cudzysłowie dobra zmiana. Tam, gdzie PiS proponuje podatki, restrykcje, kary, my proponujemy ulgi i inwestycje. Tam, gdzie mówimy o prawach obywatelskich, my proponujemy i zawsze to czyniliśmy i mówiliśmy o tym, swobodę wyboru i ochronę praw obywatelskich zamiast państwa ideologicznego i restrykcyjnego z zakazami. Ostatnio głośna debata o aborcji. Zawsze stoimy na fundamencie demokratycznego porządku prawnego, więc ochrona Trybunału Konstytucyjnego i trójpodziału władzy. Ale nade wszystko, i może to jest najważniejsze podczas tych spotkań lokalnych szczególnie, istotą demokracji i dobrego rozwoju państwa jest dobrze funkcjonujący samorząd, a i na samorząd dzisiaj jest zamach na pieniądze, które trafiają do nas z Unii Europejskiej i te, którymi dysponuje samorząd, powinien dysponować dalej samorząd, a nie być to fundusz centralizowany, a samorząd ograniczany, jeżeli chodzi o kompetencje. Nie można na samorząd przerzucać kosztów, tak jak w edukacji, a zabierać pieniądze, tak jak chce to czynić rząd PiS. Nie macie wrażenia, że przebicie jego oferty socjalnej, głównie programu 500+, będzie bardzo trudne? Ten program też powinien być skorygowany w kierunku bardziej sprawiedliwego, a przede wszystkim chroniącego matki samotnie wychowujące dzieci, matki czy rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne, nie mają tego dodatkowego wsparcia, czy mogą je utracić na skutek właśnie nakładających się świadczeń, czy eliminujących się świadczeń, a powinniśmy wykluczyć tych najbogatszych, jeżeli pieniędzy jest za mało. Ten program nie jest sprawiedliwym do końca, chociaż jest bardzo ważnym społecznie. W jaki sposób chcecie dotrzeć do wyborców i odzyskać ich zaufanie? To jest największe wyzwanie, dlatego że jesteśmy po porażce. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, że nie tylko to nowe zorganizowanie się jest ważne. Ważne jest odzyskanie dobrego kontaktu z wyborcami, który straciliśmy przez lata rządów. Mocno skoncentrowani na tym, by wspierać rząd, by rząd realizował swoje zadania, utraciliśmy chyba ten bezpośredni kontakt z wyborcami, dlatego dziś przyjechaliśmy też słuchać, a może przede wszystkim słuchać, jak te nasze przekonania mają się do rzeczywistych potrzeb społecznych. Tego roku miodowego. Miejmy nadzieję, że się opamiętają, że te 500 zł.